Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego flaga Polski jest w barwach biało-czerwonych? Obecny kształt i barwy flagi naszego kraju określa ustawa, którą uchwalono około 40 lat temu. Flaga ma kształt prostokąta o barwach biało-czerwonych, nawiązuje w ten sposób do pierwszej flagi polskiej, którą była czerwona flaga z białym orłem wyszytym na jej tle. Jako godło białego orła wybrali pierwsi władcy naszego kraju i wszedł on na stałe do kanonu naszych symboli narodowych. Wygląd flagi zmieniał się z biegiem czasu, ale zawsze biel i czerwień pozostawały jako elementy niezmienne. Biel jest u góry flagi, czerwień u dołu, dlatego że biel symbolizuje element ważniejszy godła, czyli orła białego, a czerwień symbolizuje tło. Początkowo czerwień na fladze naszego kraju miała ciemniejszy odcień, karmazynowy. Pochodził on ze specjalnego barwnika zwanego koszenilą, produkowanego z larw owadów. Ten barwnik był bardzo drogi. Stać było na niego najbogatszą szlachtę. Kiedy sztandary, chorągwie zaczęły być częściej używane podczas wojen i bitew, ten czerwony, karmazynowy, ciemniejszy odcień zaczął naturalnie być zamieniany w jasną czerwień, którą możecie obserwować na fladze współczesnej. W okresie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy Polska i Litwa stanowiły jeden organizm państwowy, używano flagi trójdzielnej, składającej się z trzech pasów, dwóch czerwonych i jednego białego. Pasy czerwone znajdowały się u góry i u dołu, a białe po środku. Na białym pasie umieszczano często herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była to czterodzielna czerwona tarcza herbowa, na której naprzemiennie umieszczano godło Polski, białego orła oraz godło Litwy, białą pogoń. Kiedy zaczęła kształtować się tożsamość narodowa, flaga jako symbol państwa stała się ważnym symbolem przynależności do ojczyzny. Oczywiście próbowano w ciągu wieków zmieniać kolory flagi. Proponowano, żeby była to wyłącznie biała flaga albo flaga trójdzielna o kolorach czerwonym, białym, niebieskim. Jednak ostatecznie uznano, że historyczne kolory biel i czerwień są najbardziej odpowiednie i przyjmując kompromis, czyli na zasadzie porozumienia, ustalono kolory, które obowiązują do dziś. Flaga jest tak ważnym elementem kształtującym poczucie więzi narodowej, że w 2004 roku postanowiono, iż dzień 2 maja będzie dniem święta flagi narodowej, dniem flagi Rzeczpospolitej Polskiej.